gratulacje, 100% skuteczność w 2019 roku. Ile czasu minęło? To były Igrzyska Europejskie, chyba 2015 rok, więc już 4 lata minęły, chociaż ciężko mi to w ogóle tak przychodzi, że 4 lata tak szybko minęły, bo ja mam wrażenie, że okej, może 2 sezony kadrowe mi tam gdzieś uciekły, a to jednak 4 lata. Dzisiaj założyłaś znowu biało-czerwony strój, jak to się czułaś dzisiaj? Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem szczęśliwą siatkarką Kasią. Wróciłam po kontuzji dosyć ciężkiej. Miałam udany sezon, dostałam powołanie od trenera. Umówiliśmy się tak, że żeby zadbać też o to moje zdrowie, żeby znowu coś mnie tam przypadkiem przez najważniejszą imprezę nie wyeliminowało, że zacznę przygotowania tutaj z dziewczynami od 1 lipca. I szczerze, odkąd jak skończył się sezon, pracowałam bardzo mocno na siłowni, gdzieś tam różne cardio. No bo było moim marzeniem, żeby się pojawić znowu tutaj. Myślę, że też w tym momencie inaczej na to wszystko też patrzę. Jestem zupełnie wyluzowana, cieszę się każdą chwilą i tym, że mogę tutaj być i mieć na sobie tą koszulkę. Także dla mnie no to jest bardzo ważny moment. Pięknie. No to jak się czuje szczęśliwa siatkarka Kasia, atakując 31 razy, zdobywając 18 punktów? Czujesz coś w kościach? Dzisiaj zagrałam pierwszy raz w pełnym wymiarze, bo ja nawet na treningach tak nie gram. Zazwyczaj zmieniamy się atakujące, więc po paru piłkach nie ma takiego wysiłku. W pierwszym secie złapała mnie lekka zadyszka, no ale okej, no bardzo się cieszę. Na pewno jutrzejszy dzień wolny mi się przyda, natomiast uważam, że fizycznie jestem bardzo dobrze przygotowana i więcej gra tutaj głowa, a moja głowa bardzo chce grać. Myślę, że od momentu jak się pojawiła, no, sprawuje się bardzo dobrze i traktuje to wszystko tak, jak my byśmy tego chcieli. Jest, myślę, znakomitym wzmocnieniem tego zespołu. Myślę, że z Kaśki jeszcze będziemy wiele razy się cieszyć.